Dzień dobry, Marta Węgierska, zapraszam na informacje o pogodzie. W nocy w całym kraju na aurę wpływał będzie pogodny wyż z nad Alp. Za sprawą wyżu cała noc będzie pogodna i bez opadów. Nad ranem termometry wskażą od 9-12 stopni na północy, przez 14-18 w przeważającym obszarze kraju. Jutro pogodę nadal kształtował będzie pogodny wyż. Z południowego zachodu napływać będzie do nas ciepłe powietrze z nad Półwyspu Iberyjskiego. Za sprawą wyżu przez cały dzień będzie pogodnie i dość słonecznie. Na pogodnym niebie mogą pojawić się niegroźne chmury, które od czasu do czasu przysłaniać nam będą słońce. Dopiero po południu, na południowym zachodzie, mogą pojawić się większe chmury, z których popada przelotny deszcz, a nawet może zagrzmieć. Uważajmy, bo podczas popołudniowych burz deszcz popada nieco intensywniej i powieje porywisty wiatr osiągający nawet 70 km na godzinę. W ciągu dnia termometry wskażą nam od 22 stopni na północy przez 24 i 27 w pozostałym obszarze kraju. Najcieplej we Wrocławiu, tutaj 28 stopni. Spójrzmy, jak kształtować się będzie pogoda dla naszego regionu. Noc będzie pogodna i bez opadów, z większymi przejaśnieniami, a na północy z okresowymi rozpogodzeniami nawet do bezchmurnego nieba. Termometry nad ranem wskażą nam od 11 do 13 stopni. Do południa będzie pogodnie i słonecznie. Na pogodnym niebie pojawiać się będą niegroźne chmury, które od czasu do czasu przysłaniać nam będą słońce. Po południu pogoda nie ulegnie większej zmianie, nadal słońca nam nie będzie brakować, a opadów nie musimy się obawiać. Dopiero wieczorem nad południowe krańce województwa dotrą chmury frontowe i popada słaby, przelotny deszcz. Na termometrach od 22 do 23 stopni. Ciśnienie będzie powoli spadać i w południe wyniesie około 1012 hektopaskali. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.